Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Wprowadzenia dokonał pan prezydent Rafał Zając na początku sesji. Czy chciałby pan coś dodać, panie prezydencie? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, otóż tak. Proszę. Jeśli mogę, to tylko w dwóch słowach powiem, że zaproponowany projekt uchwały ma charakter regulacyjny. Stawki podatku od nieruchomości w Stargardzie od lat nie mają celu, czy nie realizują celu fiskalnego w pierwszej kolejności. Oczywiście, żeby realizować zadania miasta, to źródła dochodów są bardzo ważnym elementem później w dyskusji o poszczególnych kosztach działalności i funkcjonowania miasta. Ten niefiskalizm polega, czy objawia się tym, że stawki podatku od nieruchomości obwieszczane maksymalne przez prezesa GUS-u u nas mają to opóźnienie w stosunku do wdrażanych czy proponowanych przez ministra finansów czteroletnie. Od chyba dwóch lat przyjęliśmy taką zasadę, że na obowiązujące stawki podatku od nieruchomości w Stargardzie nakładamy wyłącznie wskaźnik inflacyjny, czyli regulacja podatku od nieruchomości podąża za wzrostem kosztów realizacji zadań publicznych. Wspomnę tylko, że przygotowujemy się, czy musimy się przygotować jako samorząd do wzrostu kosztów w niektórych obszarach, na przykład wzrost cen energii jest istotny z punktu widzenia samorządu, bo to jest oświetlenie wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, na przykład szkół i przedszkoli, oświetlenie miejskich ulic, a wzrost czy koszty energii elektrycznej dla indywidualnych odbiorców wzrosną około 30% w stosunku do podmiotów publicznych, jakim jest samorząd, to jest wzrost nawet o 60-70%, więc te stawki, choćby ten wzrost kosztów argumentuje konieczność tego regulacyjnego działania ze strony organu stanowiącego i wskaźnik inflacyjny obwieszczony przez ministra finansów wynosi 1,6 punkta procentowego. Z punktu widzenia tego źródła dochodu obciążenie majątkowe dotyczy w mniejszym stopniu przeciętnego mieszkańca, ponieważ ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stawki od powierzchni mieszkalnych ustawił w wartościach groszowych, to jest po kilkadziesiąt groszy od metra kwadratowego. Stawki mają charakter wyższy w stosunku do działalności gospodarczej i największe płatności, można powiedzieć, to są przedsiębiorcy funkcjonujące w obydwu parkach przemysłowych, niezależnie od stosowanych na podstawie dwóch uchwał odrębnych Rady Miejskiej systemu zwolnień podatkowych, które mają preferować pozyskiwanie nowych inwestorów i rozwój działalności gospodarczej w obszarze tych parków. To tyle uzupełnienia do tego wcześniejszego wprowadzenia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję. Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowała się jedna komisja, Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju. Wobec powyższego pana przewodniczącego Czesława Kwiatkowskiego proszę o przedstawienie opinii komisji. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości. Pozytywną opinią projektu głosowało 3 członków komisji, wstrzymał się 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Proszę o przygotowanie karty, planszy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku nieruchomości? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada większością głosów przy 22 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Tu również było wprowadzenie na początku. Panie prezydencie, jeszcze słowo. Proszę bardzo. Znaczy tylko, panie przewodniczący, mówiłem bardziej o terminach wtedy, a teraz jednak o istocie, o meritum chciałbym słowo powiedzieć, żebyście państwo też mieli świadomość i dyskutujecie, czy będziecie dyskutować na te tematy z mieszkańcami. Też bardzo ważne, żebyście byli ambasadorami tych spraw, w których podnosicie rękę w ten czy inny sposób. Jeśli chodzi o stawki podatków od środków transportowych, to nie jest to najistotniejsze źródło dochodów podatkowych. Myśmy od 2012 roku utrzymywali
obowiązujące stawki podatku od środków transportowych. W dominującym zakresie dotyczą one tego większego transportu, więc to są i autobusy, i różnego typu ciągniki siodłowe, naczepy. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie, posiadacze tych pojazdów po prostu są obłożeni tego typu podatkiem. Od 2012 roku, ponieważ w Stargardzie dynamicznie rozwijał się ten i rozwija się ten, ta część przemysłu związanego czy działalności związanego wprost z logistyką, uznaliśmy, że nie będziemy próbowali Państwu Radnym proponować indeksowania o poszczególne wskaźniki inflacji z poszczególnych lat od tego 2012 roku, tylko po prostu przyjmujemy, że ten czas to był czas pewnej preferencji dla tego rozwijającego się biznesu i wprowadzamy jednolitą zasadę dla stawek podatkowych, czyli proponujemy Wysokiej Radzie znowuż zindeksowanie tej stawki wyłącznie o wskaźnik inflacyjny, który wynosi zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS-u 1,6 punkta procentowego i o tyle następuje korekta w górę. Z punktu widzenia dochodów budżetu podatek od nieruchomości to jest po Państwa decyzji może wzrosnąć o około 700 tysięcy, tu jest kilkadziesiąt tysięcy w skali roku wzrostu w wyniku tej decyzji Państwa Radnych. Dziękuję. Jeśli ona będzie oczywiście podjęta. Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowała się również jedna komisja, Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie opinii komisji. Uprzejmie informuję, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały większością głosów. Za głosowało trzech radnych, wstrzymało się od głosu jeden. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę o planszę do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym rozpatrzeniem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za. Stwierdzam, że Rada większością głosów przy 22 głosach za, jednym głosie wstrzymującym się podjęła projekt uchwały.